No to jest kosa przedwojenna, produkcja, a bierze dobrze, stal dobro, równo jak się klepie to równo i nie robi się grzbietów, tylko równo. Mhm. A ta dziurka to jeszcze na pałąk, tak? Co? Ta dziurka to na pałąk. Nie, tu pałąki to... No tutaj na... No na ten... Do zboża. Do zboża. Do zboża to... To jeszcze było żniwowane było? No jeszcze łowiec... Żyto... Jeszcze to kosisko to jest przedwojenne. Nie przedwojenne, ale... Może ze 40 parę lat temu. Ja czytam. Bo przeważnie się złumia, to się trzyma. Tu złumało się, bo... Wsadzone w traktor, a to jest równe. O to, bo tak. Teraz to na prosto. Na prosto, tak. No. I to jest... Prawdziwa kosa, brzytwa. Prawdziwo, równo, nie? Tak, tak. Dobry materiał. Bo mam kosy równe, różne, ale powyrywane. I nie te. To już teraz to te i kosy... nie chcę brać. Te kosy to nic nie warte teraz, no. Nie? Teraz te sklepowe to nic nie warte, nie? No jeszcze wyjątek, gdzie się wybierze. Bo jeszcze z dawna mam dwie nowe, niepoklepane. Gromady. O, najlepsze kosy. W Sobolewie w żelaznym sklep był i kupione. Jeszcze nie klepane. Mhm. Antek koniec się pyta, czy nie umiem jeszcze starych. Bo w domu kiedyś... Nie bardzo chciała brać, a ja mu dałem to, mówię, że brzytwa. Dobra stal. No, bo kiedyś kosy były naprawdę ruskie, czy tam polskie gromady, ale stal była dobra. Stal była dobra. A teraz to i wykonanie tej kosy, jakie, bo on mu chyba to nowo to. Nie, jeszcze mówi, że ma jakąś starą. Te nowe to pokazywał mi dzisiaj, że to były no, liche. No pojadę, zobaczę. Zobaczymy, tak, tak. I tak. Bo to wszystko do tamtych kubków to jego. Do skoszenia. To jest obszar. No tak. No kubków tamto to może nie widać, to stąd to może nie bardzo kamerą.